Dzień dobry Państwu. W chwili obecnej znajduję się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Bibliotece Uniwersyteckiej. Za chwilę przeprowadzę wywiad z przyszłym noblistą, panem Tomaszem, obecnie Sebastianem. Będziemy rozmawiać z nim o odebraniu Nagrody Nobla z dziedziny geografii. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie Sebastianie, czy w krótkich słowach mógłby pan opowiedzieć historię swojego życia? Do 18 roku byłem, co tu dużo mówić, po prostu przestępcą. Byłem ciężkim gangsterem. Byłem ścigany przez Interpol, policję wszystkich krajów. Dokonywałem włamań. Moim największym skokiem, proszę pana, był słynny skok na sklep rybny w Rybniku. Specjalizowałem się w kradzieżach dyman od rowerów. Byłem doskonały. W środowisku mówiono na mnie dymano. Chciałem panu jeszcze zadać takie niedyskretne pytanie. Czy miał pan jakieś epizody związane właśnie z literaturą? Bo zaczął pan pisać, a wcześniej pan tylko czytał, zwłaszcza neony. W pewnym momencie, kiedy to nie potrafiłem sobie dać rady z uruchomieniem dymana, zacząłem czytać. Zacząłem czytać, panie redaktorze, instrukcje obsługi dyman rowerowych i kiedy już załapałem tego baksyla czytania, wciągło mnie to bez reszty. Ile pan przeczytał instrukcji tak szybciutko? Około 17 tysięcy instrukcji dyman rowerowych w rok. Co na to pańscy przyjaciele, byli przyjaciele? Proszę pana, ale ja muszę jeszcze panu skończyć ten wątek niedokończony. Mianowicie później z instrukcji obsługi zacząłem czytać gazety. Począwszy od tych tabloidów, poprzez androidy, aż doszłem do czasopism fachowych, a następnie zainteresowałem się literaturą. Dlaczego pan będzie odbierał w takim razie nagrodę z geografii? Właśnie pan mi przerwał, natomiast ja chciałem kontynuować i powiedzieć, że poprzez literaturę zainteresowałem się także nauką. A jak wiadomo, nauka to jest najwyższy szczyt literatury. Więc zacząłem interesować się nauką, a w szczególności geografią, ponieważ płynnie potrafiłem się poruszać pomiędzy ławką pod moją klatką, śmietnikiem i wszystkimi sklepami rowerowymi w okolicy. Właśnie i teraz przejdę do meritum. Zaczął pan pisać, prawda? Ja myślę, że panie redaktorze, naturalną konsekwencją czytania jest pisanie, ponieważ to wszystko, co człowiek w siebie wlewa, musi później w następstwie tego wylać z siebie, więc zacząłem pisać. Zacząłem pisać jakby geografię i topografię naszego regionu od nowa. Biorąc pod uwagę usytuowanie sklepów rybnych, sklepów rowerowych, kiosków, a także wszystkich ciucharni, tanie sklepy i wszystko po 4 złote. A co na to pańscy przyjaciele? Byli przyjaciele, przecież miał pan, no powiem tak kolokwialnie, masę kumpli. Powiem tak. Staram się o tym nie mówić, ponieważ ja wyparłem to ze swojej pamięci, jak pan wie, i kurwa nie chciałbym do tego powracać, ponieważ kurwa mnie to tyle nerwów kurwa kosztuje, że szkoda mojego zdrowia, kurwa, rozumiesz? Rzuciłem gangsterkę dla nauki. Kurwa. Postanowiłem opisać Medzieję, ale to dopiero jakieś kurwa pół godziny przed moją śmiercią. Zajebałem kiedyś pompkę od roweru, bo kupiłem jedną krakowską suchą. I wiesz co? Wywierciłem w niej otwór w sklepie wiertarką, bo to było w obi. Wsunąłem tą pompkę i zakryłem tym deklem z kiełbasy i wyniosłem w kiełbasie pompkę. Potem kiełbasę wyrzuciłem i miałem pompkę. Kiełbasa mi kosztowała 300 zł i dopiero potem koledzy mi powiedzieli, że pompka kosztuje 12 zł i że mi się to nie opłacało, ale wiesz,
Liczy się adrenalina. Powiedz tak, czy nie chciałbyś ze mną zajebać dzisiaj Emerola, bo stoją tutaj na dole takie trzy i wydają mi się, mały przebieg mają. Wchodzę w to. Wchodzę w to, możemy to zrobić. Pierdolę naukę, kurwa, już mi się znudziło. Ja naprawdę się chyba do tego nadaję tylko po 17. Mam niezłą miejscówkę. Dzisiaj są wpyte, kurwa, sondacze wędzone. Więc jeśli mi pomożesz, będziesz stał na czujce, kurwa. Nas no. Dwóch to za mało, kurwa. Musimy kogoś jeszcze mieć. A czy masz komórkę do Patryka? Czy Patryk jeszcze jest czynny? Nie czy wiem, kurwa. Czy został, kurwa, na ukradce? Ktoś mi zajebał komórkę. I nie mogę do niego zadzwonić. Masz jakąś komórkę? Ja mam. Pokaż. To ja ci dam. Mam numer do Patryka, tylko wiesz, my jesteśmy, mamy pewne rozliczenia, nie dobra, tego. Dobra. Zadzwoń do niego ty. Dobra? Ty, to jest, kurwa, moja komórka. No zebem ci, przepraszam. Pati? Patryk! To ty. Siadaj, człowieku, napijesz się. Chcesz wódki, się napić? Czekaj. Ryby przywiozłem świeżo. Zobacz. O! No i co? Porządna. Pamiętasz coś jeszcze, czy już, kurwa, zupełnie sflaczałeś? Co to jest? Odkąd jestem naukowcem, nie umiem obsłużyć broni. Dobra, masz jakiś plan przygotowany, czy idziemy tak po prostu jak zwykle? Nie, wchodzimy ławą, normalnie na rympał, on siedzi we wodzie, na gazie, ty roztwierasz drzwi, ja wskakuję w skarpecie na łbie, przystawiam ekspedience Gwiwerę, ty wyciągasz karpie z akwarium, ładujesz do wora. Torby mamy? Wszystko. Torby, bagaż... żeby dziurawe nie były. Masz torby mam worek, bez mam dziurek. Reklamówkę z Bo jak Mida. Woda wyleci, to zdechną. Mam. Dobra. Masz ekologiczne worki czy normalne? Mam ekologiczne. Dobra. On roztwiera bagażnik, wrzucasz do bagażnika wszystko i on daje po garach jedziemy, nie? Masz ustawiony bazar? Czy ja mam to ustawić? Wypuszczamy karpie do wody! Ja mam telefon. Chodź już, proszę bardzo. Dobra, chodź. Siadaj! I zamknij się. To co czujesz, to co wiesz. Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi. To co czujesz, to co wiesz. Po co ci te kombinacje. To co czujesz, to co wiesz. Powiedz i o co ci w ogóle chodzi? To co czujesz, to co wiesz. Nie musimy się katować, normalną sytuację.